Jesteśmy u siebie. Moje nowe mieszkanie. Mógłbym wam room toura zrobić. O co w ogóle chcesz mówić, ile zarabiałeś w organizacji? Niech sobie widzowie wiedzą. Czy nie mówić. Ja powiedziałem mniej więcej, ile zarabiałem. Dobra, to ja też powiem widzowie. Ej, gdzie jesteś? U Icefire'a, hopie facie, no. No nie jestem u Icefire'a. U siebie. Moja nowa chata. Willę mam z basenem, hopie. Ja tutaj wychodzę sobie, chłopie, od razu willa z basenem. Where are you? Na złotej 44, kappa. Zajebisty ping mam nawet, muszę tutaj powiedzieć. W zakładce Europa 29, ale to nie jest jakiś najgorszy. Chata? No w Warszawie jestem. A gdzie indziej mogę być? Już WL podobny, muszę powiedzieć szczerze, jest. Ja nie odczuwam prawie różnicy. A macie z domu wywaliła? No widzisz, niestety. Ja sobie sam jedzenie robię, oczywiście, hopie. No dzisiaj miałem na śniadanie i na obiad miałem kanapki ze serem i szynką. Dobra, Jodek, co zrobiłem, co? Jak w bilaudzie jestem, hopie? W żadnym bilaudzie nie jestem. Powiedz mi, pod jakim względem w bilaudzie jestem? Żaden bilaud. Jak kata, zajebiście, room tour zrobimy. Koniec września, no koniec. Nie będę już jak słynnej mafiozy. Wiecie, jaka jest lipa w tym mieszkaniu tylko? Jak ktoś zgadnie, jaki jest najgorszy minus, tutaj to jest szefem. Ale zgadli, zgadli. Nie ma klimy, dokładnie. Nie ma klimy. Ja nie wiem, że wy to zgadniecie. To jest najgorszy minus. Nie ma zasłon, są zasłony, tylko strasznie prześwituje i tak, nie wiem czemu. Jak będzie wieczór, będzie ładniej pewnie. Jak jest takie popołudnie, to tak prześwituje ta kamera, że to jest kij. Nie jest zero pingu? No dobra, nie pokazuję na razie zero pingu, ale zobaczycie potem, będzie zero pingu. Bo to jest pobugowane na Creative, zależy od jakiego serwera trafimy. Musiałbym restartować ciągle serwery. No teraz tutaj pokazuje słaby ping. Ale to nie wina... To nie od pingu zależy, jak się czujesz. Ja czuję się lepiej niż we wrześniu, hopie. We wrześniu taka tragedia jest. A jak na przykład już nie obowiązuje... Święta, kurwa. Jeżeli... No zobacz, jaką koszulkę ma. Słuchaj. Streamer. Streamer! Ej, jeżeli... Morda! Jeżeli nie obowiązuje mnie już... Ej, jeżeli mnie nie obowiązuje już kontrakt z organizacją... Co mówisz? To mogę powiedzieć, ile zarabiałem? To jest straszne. Zamknij mordę! To jest straszne popierdolone w ogóle. Ale mogę? No chyba mogę, nie? Przestaniesz? Ej! Ale mogę mówić, jak już mnie nie obowiązuje kontrakt, ile ten trik dostawałem, nie? To wiedzieć, ale co tu miałeś napisane, czy możesz udzielać, kurwa... Wiesz co, no poczekaj, już sprawdzam kontrakt, o ile mam. Idę przeczytać 30 stron A4. Znajdziesz to. To może być każdy w różny sposób może to być. Ja mam to zaraz, już to znalazłem, poczekaj. Cyk. Już to znalazł. Tyk! A nie, mam! Dobra, co ja tu mam? Where and promote, players need to open, ok, need show, dobra. Czy ja mam tu jakiś tego, zaraz wam powiem. Kurna, po polsku mógłby mi ktoś to przetłumaczyć. No bo za 30 zostajesz, czyli. Dobra, ja wam widzowie, ja sobie to przeczytam i wam powiem, czy mogę mówić, dobra? I zaraz wam powiem w razie czego. O co w ogóle chcesz mówić, ile zarabiałeś w organizacji? A czemu nie? Niech se widzowie wiedzą. Czy nie mówić? Jak chcesz. Widzicie, Kami mówi, że nie mówił. Ja powiedziałem mniej więcej, ile zarabiałem. Ile powiedziałeś? W GG Gaming, nie pamiętam, było na u kolarza. Dobra, to ja też powiem widzowie. Bo nie powiem dokładnej kwoty, ale raczej nic nie mam w kontrakcie. Do 15. Będzie łatwiejszy. No, od 2000 dolarów do 3000 dolarów zarabiałem. O kurwa, zajebko widły. Ile? Jakie widły zajebko? Od 2000 do 3000 dolarów. O kurwa, dobre widły. Co, dobre, czemu nie? Obstawiam 2500. No i co? Każdy może jakie chce widły. Czemu pozdro, kulasz? Taką przekopkę chyba od tego zawodnika. Chyba, że mu się ręce trzęsą, to wtedy nie. Koprocz content creator? To i to. Pierwszy raz ten drapan gra w sposób tryhardowany, ręce mu się trzęsą, bo gra. Ale my musimy to zrestartować, bo jest słaby tryb. Słaby tryb. Aj. Chodź, zmieniamy rejsem, bo gra ma za mało masów jest. A nie mówię ile dokładnie. Nie mówię ile dokładnie. Nie no, w sensie dokładnie to nie chcę mówić, bo nie, raczej nie mam w kontrakcie nic zapisanej, raczej mógłbym powiedzieć, ale lepiej mówić w widełkach, bo widełki można mówić. Tak samo jakbym powiedział, że od 1000 do 10 tysięcy i zgaduj. To jest to samo. No. To samo, hopie, widełki.
Kubik, wiesz, że ten, że Dion Waiters to były zawodnik Lakers i Mission NBA z 2020 roku, to główny inwestor organizacji Centric GG? Ja już nie jestem w Centric, to mnie to nie interesuje, powiem. Pan Wian, gramy. No wiedziałem, że Dion Waiters jest sponsorem Centric. Ja nie wiem, kto to jest. Ja też nie wiedziałem, kto to jest. Ja używasz w końcu swojej kamerki za 5K? A. Ale ogólnie strasznie mnie prześwituje teraz przez to właśnie, że tutaj macie bardzo dużo światła, idzie mi z tego i przez to mega prześwituje i dlatego jak będzie wieczorem, to będzie ładniej to wyglądało. No teraz możemy trochę prześwitywać przez to tutaj, ale nie jest najgorzej z tego, co oglądam na kamerce. Chyba, że jest tragedia. Rolety. Ale mam rolety, w sensie nie ma rolet, mam zasłony. Jest git, no to git. Mogę opowiedzieć, jak się skończyło kiedyś moje granie na keydropie? A nie, sobie nie grałem na keydropie, nieważne, nie grałem. To był Hellcase. To był CSGO. Okay. No na keydropie nie mogę grać, bo nie mam 18 lat. Ale ty jesteś debilem, nie? Ty jesteś takim debilem. No ja CSGO opening. Ale po co ty dodajesz to, że nie miałeś 18 lat już? No bo dalej nie mam, to przecież kurwa, by się mogli wymyśleć. Ale dwa młoty, kurwa. Ale on jest większym młotem. Nie zgłoszą mnie nigdzie. Nie idę do więzienia. Jest Kuba. New house. Kuba, chcesz sam mieszkać, czy jak przy swojej Jacobem, teraz sam. Ciekawy ten Rejsen. Uuu, Rejsen. Kami mocno Rejsen. Jakub go robi. A teraz ma farta, chłopie. Bo mnie zdekoncentrowałeś. Ale mnie prześwietluje na tej kamerce. Walone prawa strona. Gdzie on jest? A nieważne. Nie zawsze ze Spidermanem sobie coś klacza. Jestem to sobie beczkę już chyba robi. Ale to jest najgorsze, tutaj nie ma klimy, a w ogóle ja... Rejsem, big content creator cię. Wiedzę, co robisz sebeczkę, co ty w ogóle... Ej, słuchaj Kami, ale wiesz, to jest najlepsze, jak wiem u tego, tam House Biel, też że klimy nie ma, nie? Że, nie no, w sensie, że też gorąco mi było, w sensie wiem, była, ale też mi było mega gorąco na samym starcie, ale potem już było git, to też było najgorsze. I tutaj właśnie mam tak, że nie mam klimy, jest lipa totalna. Tutaj to ja nie wiem, jak ja przetrwam bez klimy w lato. Damy radę, ale spocony, ale damy radę. A Rejsen co robi? Rejsen tak naprawdę gra?